Siema, ja nazywam się Julian i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drugiego sezonu z gry Project Zomboid na kanale Szerszeń Gra. W poprzednim materiale wygrywaliśmy życie, słuchajcie. Pojazd na 92% ogólnego stanu, dosłownie obok stacji benzynowej, kluczyki, już w stacyjce, wszystko świetnie. Dzięki temu mogliśmy obrabować calusieńką, słuchajcie, stację benzynową, a i po drodze znaleźliśmy przyczepę. Naczepę, którą możemy sobie podpiąć i do której mamy dostęp w tym momencie. Tylko problem jest taki, że jest tam mega dużo zombiaków, więc pomyślałem sobie, że jak nie prośbą, to groźbą. Na ten moment niestety nie jesteśmy przygotowani na walkę z dużą hordą zombiaków. Natomiast pomyślałem sobie, że hej, mamy pojazd, mamy transport, przejdziemy się teraz do tej wioski, w której byliśmy parę odcinków temu, zgarniemy sobie wszystko, czego potrzebujemy z domku przetrwańca i ponadto ogarniemy jeszcze jeden domek przetrwańca, o którym pisał jeden z widzów parę odcinków temu, który przegapiłem. Mamy dzień 8, także istnieje bardzo duża szansa, że w tym odcinku lub w kolejnym ewentualnie zacznie nas atakować już ten event z helikopterem. Także trzeba się będzie ewakuować z miasta, aby po prostu zombiaki nie przyszły nam pod drzwi, bo w tym momencie nie jesteśmy w stanie się pod tym kątem jakoś specjalnie bronić. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli do tej pory nie napisaliście jeszcze komentarza pod filmem z zapowiedzią Q&A, zapraszam Was bardzo serdecznie, to jest idealny moment, aby się czegoś o mnie dowiedzieć, także zachęcam Was bardzo serdecznie, link będziecie mieli w przypiętym komentarzu, jeżeli nie zapomnę. Jeżeli zapomnę, to jest to film o zapowiedzi od na 300 widzów, także na pewno go znajdziecie na kanale. Tak czy inaczej, zostawcie łapkę w górę dla algorytmu YouTube'owego, komentarz dla pana prowadzącego oraz oczywiście subskrybujcie kanał Szerszeń Gra. Teraz zapraszam na odcinek. Także słuchajcie, ja sobie dojechałem do naszej bazy, rozładowałem wszystko, co trzeba było z naszego tutaj ekwipunku oraz z naszego pojazdu. No i co, myślę, że wezmę sobie jakieś jedzonko jeszcze na drogę, bo zapomniałem o tym oczywiście. Waga 70, chyba 7 kg, tak, wchodzi cały czas wysoko, także trzeba będzie w jakimś tam, powiedzmy, stopniu się troszeczkę uspokoić pod tym kątem, bo zaraz będziemy wchodzić naprawdę na niebezpieczny pułap, a ponadto nie mamy żadnej alternatywy odnośnie jakiegoś lepszego jedzenia oprócz słodyczy i fast foodów, aczkolwiek chyba są jakieś ziemniaki, tak mi się coś kojarzy. No i mamy jeszcze ewentualnie jedzenie w puszce, także coś sobie ogarniemy, natomiast tak jak powiedziałem, trzeba leciutko pod tym kątem się za tym zastanawiać, żeby się uspokoić lekko z tą wagą, bo lecimy na opór, że tak powiem. Okej, pragnienie jest mocne, ale spoko, nie ma pod tym kątem stresu, słuchajcie. Podjechałem do bazy, zahaczyłem jeszcze, słuchajcie, o ten sklepik, w którym zostawiłem kanister, który był gdzieś tutaj chyba, tak mi się wydaje. Także tam też obrobiłem wszystko, słuchajcie, ze słodyczy i innych pierdół. Także nasz tutaj Matthew ma jakiś zapas na ciężkie czasy, jeżeli chodzi o jedzenie. O kurde, tutaj widzę, że mamy te pojazdy, przecież ja zapomniałem o nich kompletnie, ale powinniśmy bez problemu raczej przejechać obok. Też w ogóle to ciągnięcie było masakryczne tego pojazdu przyczepionego. Niestety mam takie wrażenie, że troszeczkę jest to w tej produkcji takie, nie wiem, czy to jest kwestia niedopracowania, czy to ma być to specjalne, ale to ciągnięcie naprawdę jest, kurczę, uciążliwe, bo jechałem parę metrów, musiałem się zatrzymać, leciutko cofnąć i jakby wypchnąć ten pojazd, w sensie przepchać go, coś koło tego. Natomiast sytuacja się zaczęła robić nieciekawa, jak byliśmy obok tych baraków i musiałem, kurczę, cholerstwo po prostu odpiąć. Pojechałem do bazy tym pojazdem, wróciłem z buta i podjechałem drugim, bo nie dało się po prostu tego ciągnąć, bo byłem w stanie przyjechać, nie wiem, 2 metry maksymalnie. Zombiaki, które szły za mną, były szybsze ode mnie w pojeździe, nie? Także to jest już temat, na który ja wielokrotnie zaznaczałem, czy tam narzekałem, jak chcecie to nazwać, ale uważam, że jest to troszeczkę, kurczę, głupkowate moim zdaniem. No ale skoro tak miało być, to może tak miało być rzeczywiście, aczkolwiek uważam, że jednak, jeżeli taki pojazd, który jest pojazdem ciężarowym, czy inny pojazd, który jest pojazdem heavy duty, że tak to nazwijmy, ciągnie jakiś taką małą osobóweczkę, no to raczej powinien to robić bez większych problemów, nie? Także tak to wygląda, aczkolwiek nie wiem, może tak powinno być. Ej, podjedźmy sobie tutaj jeszcze, ciekawi mnie, co tutaj zastaniemy. Podejrzewam, że raczej nic ciekawego, ale tak zróbmy to, słuchajcie, z po prostu ciekawości. Też fajna sprawa, nie? Że taki domek, można powiedzieć, leciutko oddalony od cywilizacji tutaj. Chociaż podejrzewam, że raczej tutaj, no właśnie, nie znajdziemy za dużo. Okej. Siekiera, nóż myśliwski, 2 kije baseballowe, dwururka, łom. Bardzo proszę. Tu już się mega opłacało w takim wypadku. Ponadto mamy zlew, więc będziemy się mogli napić. Młotek kulkowy chyba nie do końca. Bourbon, piwo w puszce i painkillery. Bardzo ciekawe połączenie. Kolejny nóż myśliwski. Ja te noże biorę na zasadzie takie, że jakbym chciał sobie w te włócznie wejść, nie? To ewentualnie to.
Aczkolwiek, no nie wiem, biorę, bo są, tak powiem. Ok, kolejny mamy łom, fajne. Oj, to mamy tutaj sporo broni do walki wręcz już w tym momencie. Bardzo się opłacało, słuchajcie, co by nie mówić, bardzo się opłacało. Kolejny kij, mamy łopatę, też sobie weźmiemy, wiadomo, przyda się zawsze, jeżeli chodzi o kopanie czy coś koło tego. Proszę, papierosy kolejne, powinienem tutaj od razu po prostu, cholera jasna, przyjechać, słuchajcie. Czy mamy już, kurde, prawie pełną torbę, nie? A to jest pierwsza miejscówka. Poza tym, kurde, brak tego plecaka bardzo mnie boli osobiście. No ale nie można mieć wszystkiego. Na razie w tym momencie, słuchajcie, jakoś sobie będziemy musieli dawać radę z takim ekwipunkiem, jaki mamy. Aczkolwiek może się uda coś ogarnąć pod tym kątem. To jest jakiś, kurde, to jakiś research był robiony. Widzę, że tutaj mamy mikroskop czy jakieś takie inne narzędzie. Mamy kombinezon ochronny, te sprawy. O! Proszę bardzo, słuchajcie, mamy jakieś bronie palne i w ogóle amunicję i jakieś magazynki też. Jakiś ciekawy, kurcze, pistolet. Także sobie to wezmę z chęcią. Okej, okay. W sensie jakby muszę przyznać, że jestem mega content z całej sytuacji, bo fajne rzeczy. Bronie palne, o, bieganie plus jeden, świetna sprawa. Bronie do walki wręcz, tutaj w szczególności, bo te obrzyny akurat nie do końca mnie jarają przez wzgląd na to, że mam tylko dwa pociski. Natomiast, słuchajcie, narzekać nie mogę. Papieroski, jakiś tam piwko na poprawę humoru, tego typu rzeczy. Także bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście przerzućmy sobie to teraz wszystko do naszego pojazdu. W tym momencie mamy już bardzo zawalony ekwipunek. Znaczy, pojemność naszego pojazdu, praktycznie połowa jest już, słuchajcie, tutaj zawalona. A tak jak powiedziałem, jeszcze ledwo co wyjechaliśmy z bazy, więc mega fajnie. Jakby szczęście dalej się tutaj toczy, słuchajcie. Ponadto w ogóle jaram się mega tą opcją, że możemy sobie na naszą przyczepę wejść. Mimo tego, że mamy zawalone tam mega dużo lutu, ale możemy tam wejść i możemy na przykład sobie przenocować. Także też bardzo fajna sprawa jest, nie? Też może w jakimś przyszłym let's playu zrobimy sobie, powiedzmy, coś a la Wege Buda, czyli po prostu nie będziemy się, że tak powiem, w żadnym domu osiedlać, tylko będziemy się osiedlać na drodze. Są chyba takie mody, które pomagają właśnie ku tego rodzaju gameplayowi. Czyli na przykład, powiedzmy, respimy się już z takim pojazdem, powiedzmy kamperem, i po prostu musimy w jakiś sposób go utrzymać przy życiu, siebie samych oczywiście, jadąc po całym Knox County. Myślę, że to może być całkiem spoko opcja. Ciekawy na pewno, ciekawszy taki inny po prostu gameplay niż do tej pory. No widzę, że tracimy już moc niestety, także trzeba się będzie, słuchajcie, zatrzymać i znowu docisnąć. Ja sobie za ten czas, słuchajcie, napiję się kawusi porannej. Jest godzina przed 10, kiedy nagrywam ten film. No ostrożnie teraz z tą łyżką. Zawsze mi babcia mówiła, że o, jak pijesz, to wyjmij łyżkę, bo sobie zrobisz coś w oko. Tak sobie, słuchajcie, pomyślałem, nie? Gwoli tego. Tak, mam łyżkę tutaj i ona mi nawet spadnie. To spada mi obok oka, nie? Więc w teorii, chyba że bym się tak typowo nadział, wtedy by mogłaby mi się stać krzywda, nie? Ale w normalnych warunkach jest to dość ciężkie. Jeżeli się troszeczkę wkłada tutaj po myślunku, myślę w to, co się robi, to nie ma specjalnego problemu, ale oczywiście babcie wiadomo, jakie są, tak? I jakby to wszystko dla naszego dobra, także ja to doceniam, aczkolwiek zawsze piję przeważnie kawę z tym, z łyżką w środku. Bo lubię sobie co jakiś czas zamieszać, także nie mam z tym problemu. Nie wiem, taka historia, słuchajcie. Tutaj sobie, słuchajcie, jakoś boczkiem chciałem przejechać i tutaj widzę, że mamy całkiem sporą grupkę przyjemniaczków w ogóle. Taką, kurde, sporą. Skąd oni się tutaj wzięli, cholera jasna? Przecież my już tutaj żeśmy oczyścili, wszystko było na spokojnie, sztywniutko było wszystko, a teraz jest sztywniutko, bo jest sporo zombiaków. Okej, ale nie ma się co martwić, wyeliminujemy ich na spokojnie. No, i nasz kij się poszedł, że tak powiem, tuduru, ale nie ma stresu. Dobrze, wszystkich na glebę i teraz, po głowach, bum. Łomem. Dobrze. Ale ta walka jest, kurde, satysfakcjonująca. Jak już teraz nie mamy tej niedowagi znacznej czy w ogóle, to kurczę, te zombiaki naprawdę padają mega szybko. Jaki w ogóle mamy poziom w długich obuchach, to jest moje pytanie. Dochodzi nam, słuchajcie, poziom 5. Także bardzo fajnie. Dobra, mamy pudełka nabojów chyba. Kaliber 12. Przecier pomidorowy. Nie do końca. Dobra, mamy tak, kije baseballowe 2x4 to jest akurat axe, to nie do końca.
Także kij, kukli, maczety, maczeta, nóż myśliwski, salvage crowbar, siekiery, tactical knife, tactical machete, to i wytworzona włócznia możemy. Pałka policyjna to jest one-handed, tak mi się wydaje, nie? Chociaż, zobaczcie, możemy use melee grip hotkey to change button grip. Ej, jak to działa? Oburącz. Okej. Czyli to jest takie trochę jakby stabi-stabi. Też sobie zmieniam to naciskając R. Tutaj mamy teraz tak jakby włócznie. Przytrzymując R, przepraszam. I teraz mamy. Aha, czyli to jest tak jakby. Ciekawe, czy to się liczy jako broń dwuręczna w takim wypadku. No to by wyglądało troszeczkę. Tutaj jakaś strzelba chyba była, nie? Tak. Winchester. Muszę, słuchajcie, przyznać, że się mega jaram, bo w końcu zaczyna nam się wszystko, słuchajcie, układać pod kątem naszej tutaj rozgrywki. To znaczy, układało nam się już wcześniej, wiadomo, ale kurde, w końcu jakiś, słuchajcie, pojazd, broń do walki wręcz w dużej ilości, broń palna. Ta przyczepa, której no na razie nie możemy korzystać z niej, ale będziemy mogli na pewno w przyszłości. Jeżeli nie tamta, to sobie po prostu ogarniemy inną, bo mamy ku temu możliwości, że tak powiem. Ciekawi mnie ten salvage crowbar. Czy on jest lepszy od zwykłego łomu? Bo to jest z tej metalurgii, powiedzmy, zrobiony. Także ciekawi mnie pod tym kątem. Pokaż mi mapę i pokaż mi mniej więcej, gdzie to było. To było gdzieś tutaj, pamiętam. Tak, rzeczywiście, sobie to zaznaczyłem między odcinkami. Okej, podjedźmy sobie tak samo, jak jechaliśmy wcześniej. Z racji tego, że udało nam się wyeliminować po drodze trochę zombiaków. Jezu, co za rozgardiasz robisz, człowieku, uspokój się. No teraz słuchajcie, w gruncie rzeczy naprawdę, jeżeli mamy, nie mamy zadyszki, nie mamy jakiegoś tutaj chęci spanka, naprawdę jesteśmy mega koksem do walki z zombiakami. Oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś większe sytuacje, tak jak to mieliśmy w poprzednim odcinku, no tutaj już stety, niestety broń palna tylko i wyłącznie wchodzi w temat, bo jest ich po prostu zbyt wielu, tak? Zbyt wielu adwersarzy. Okej, pamiętam, że było to gdzieś tutaj. I rzeczywiście kątem oka było widać, jest tutaj ten domek. Ciekawi mnie, co zastaniemy, bo ostatni domek tego rodzaju był bardzo, bardzo sporo, spora lipa była w tym temacie. Dobrze go oznaczyłem? Prawie. No blisko, bo zaznaczyłem ten, a to był ten, także okej. Okay. Myślę, że jak na takie działanie po omacku, to nie było naprawdę, słuchajcie, źle, nie? Tutaj sobie sprawdzam te zombiaki. Nie mam do końca specjalnie potrzeby pod tym kątem. Mamy już sporo papierosów, mamy też możliwość zapalenia tych papierosów. Także nie ma specjalnie potrzeby, ale jakoś tak już się nauczyłem na początku tej serii, więc. Czapka imprezowa kolorowa, chcę to. Na odcinku, na specjalnym materiale dla widza, nie mogłem tego znaleźć w itemach, także miejmy to. Okej, pragnienie, poruszenie mamy, także zróbmy sobie małą przerwę na takim wypadku palenie papierosa. Może zaatakujemy z tej strony, tutaj? Zdejmij barykadę. Dobra, okej, bardzo dobrze, o to mi chodziło. Żeby ich tutaj jak najbardziej zlurować, powiedzmy. O, proszę bardzo, papieroski. No tak, jak już człowiek jest kurde bogaty, że tak się wyrażę, to już kurczę nie ma co się martwić o jakieś podstawowe pierdoły, nie? Dobra, jaka tam jest sytuacja? Tam widzę jednego gościa w środku. Okej, zróbmy sobie małą przerwę. Tam mi wielokrotnie mówiliście, że jest jakaś opcja, że można postaci dać możliwość picia automatycznie, kiedy tego potrzebuję. Ciekawe, nie znalazłem tej opcji. W sensie nie wiem nawet gdzie jej szukać specjalnie, ale ja jednak tak preferuję chyba troszeczkę bardziej tutaj samemu, nie? W sensie nie przeszkadza mi to, że muszę to robić manualnie, o tak powiem. Kolejne papierosy. No masakra, nie? Już teraz naprawdę. No i co? Słuchajcie, lipa jest trochę, muszę przyznać, pod tym kątem. Bo jakby tutaj jedyne co to co, lody były. No, zjedzmy już sobie. Napój w puszce. Także lipa kompletna, niestety, w tym domku zabitym dechami. No ale nic, tutaj nie ma co, słuchajcie, tam jakoś specjalnie narzekać w takim wypadku. Po prostu sobie to wszystko przerzućmy tutaj. No słuchajcie, nawet kurczę, przy takim dobrym procencie, nazwijmy to w ten sposób, wysokim procencie użyteczności moich podzespołów samochodowych, i tak to nie zawsze za pierwszym razem rozpoczyna się tutaj, odpala się samochód. Także wydaje mi się, że to jest, powiedzmy, taka kwestia troszeczkę. No, nie chcę powiedzieć przesadzona, no ale nieważne ile masz procent, jeżeli nie masz tu, to jest jakaś tam szansa, nie? Że się nie powiedzie w tym przypadku. Pomyślałem sobie, że pojedziemy tutaj do tego marketu, bo mówiłem chyba w
takim jakimś tam którymś odcinku, kiedy tutaj byliśmy, że po prostu mam fizyczny ból, że tyle rzeczy zostawiam, także pomyślałem sobie, że hej, mam jeszcze sporo miejsca w naszym pojeździe, więc możemy sobie zgarnąć. I ponadto może zobaczymy tam przy stacji benzynowej po tamtej stronie, powiedzmy, tego miasteczka, były takie kontenery z tymi, ze skrzynkami. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Może będziemy mieć jakieś fajne fanciki. Tam są skrzynki drewniane. Jest tutaj ktoś. No mamy oczywiście już zalżałe jedzenie, także marmolada, dżem owocowy, spoko. To są takie, to jest takie, słuchajcie, jedzenie, gdybyśmy potrzebowali sobie poprawić humor, bądź gdybyśmy rzeczywiście w tym momencie na przykład nie mieli innego jedzenia, tak? Gdybyśmy do takiego etapu doszli w naszym, powiedzmy, gameplay, aczkolwiek wątpię. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj jest o wiele, wiele ciężej, powiedzmy, teraz o taką ilość puszek, jak mieliśmy tam. Nawet w poprzedniej serii potrafiliśmy mieć na przykład, po nie wiem, 10 puszek w jednej szafce czy coś koło tego. Tego oczywiście mniej, ale z racji tego, że żeśmy sobie polutowali sporo takich miejsc, gdzie jest tego typu jedzenie, które się nie psuje, no to mamy ten zapas, tak. Tutaj rzeczywiście, jeżeli chcielibyśmy zrobić taki typowy survival, to no, trzeba byłoby to zmniejszyć tak naprawdę do bardzo, bardzo niskiej szansy na znalezienie. Aczkolwiek myślę, że i tak na takich miejscówkach jak na przykład właśnie stacja benzynowa czy sklep, to i tak byśmy znaleźli tego typu rzeczy, nie? Bo to no, jest, powiedzmy, nazwijmy to nieuniknione, nie? To w ogóle możemy sobie zupgrade'ować kółko na klucze, nie? To jest też mega. Ciekawe, co by nam to dało, nie? Mamy bardzo dużo takiego, no naprawdę śmieciowego jedzenia, nie? Ale dobrze, to są takie zapasy, powiedzmy, na cięższe czasy, jeżeli do takich dojdziemy. Okej, okay, wskoczyło nam już chwilkę temu senność, także okej, okay, trzeba to będzie wziąć pod uwagę. Natomiast tutaj widzę, że mamy jeszcze no około 30, powiedzmy, udźwigu, nie wiem, nazwijmy to kilogramów, coś koło tego. Także mamy jeszcze troszeczkę miejsca na ogarnięcie tutaj tematu dalej. Także wrócimy, słuchajcie, z pełną po prostu postacią. Może jeszcze zatankujemy sobie, bo mamy połowę tutaj baku. Także może się uda. No jest ta senność, ale mamy też kawę, więc nie ma się co specjalnie, słuchajcie, tym stresować. Będziemy jakoś musieli sobie po prostu pod tym kątem poradzić. Okej, okay, są te kontenery. Tu widzę, że jest otwarty kontener. Ja chyba nie będę dalej jechał pojazdem, żeby nie lurować większej ilości przeciwników. Tak jak powiedziałem, mamy tą lekką senność. Ona nam już w tym momencie całkiem sporo ogranicza zadawane obrażenia. Ale mamy też krytyki, tak? Powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. Czyli to obalenie, bądź naprawdę bardzo mocny strzał, który potrafi na przykład zwanshotować przeciwnika. W tym przypadku tutaj oczywiście grają sporo te nasze umiejętności, tak, posługiwania się długimi obuchami. Tutaj oczywiście też mógłbym skorzystać z, powiedzmy, siekier, z tego prostego powodu, że mamy, powiedzmy, jeżeli korzystamy z siekier na zasadzie rąbania drewna, to również poziom obsługi, tak to nazwijmy, nam się zwiększa, co myślę, że jest dość logiczne, tak, bo drwal, który potrafi bardzo mocno, bardzo dobrze obsługiwać się siekierą, jeżeli chodzi o drzewo, to będzie też potrafił robić to samo, jeżeli chodzi o zombiaków, nie, więc jakby uważam, że jest to dość logiczne. Okej, okay, czyli tutaj są takie bardziej, powiedzmy, rzeczy związane z jedzeniem, piciem. W tym przypadku piciem. W sensie spodziewałem się może jakichś ciekawszych rzeczy pod kątem, nie wiem, jakiegoś ekwipunku, coś koło tego. Ale z drugiej strony jest to, widzę, że marka, która zajmuje się typowo właśnie napojami słodzonymi w Knox County, więc no nie ma się co dziwić. Nie weźmy sobie tylko troszeczkę, nie ma co tutaj się, powiedzmy, narażać na atak. A poza tym mamy tego i tak już całkiem sporo. Natomiast co tutaj jest i w jaki sposób się możemy do tego dobrać, to mnie interesuje mega. Tutaj też fajnie, że są te płotki, możemy je wykorzystać w walce. Fajnie mamy ten, spróbuj otworzyć łomem. Tak, proszę bardzo, mamy modyfikację, która nam to pozwala. Proszę bardzo, otwarte, zapraszam do tańca. Mamy tutaj balę drewna, ok, nie do końca coś, co mnie w tym momencie jara specjalnie. A tu jest otwarte i co mamy w środku? Deski, dużo desek i tylko deski, tak? To taki średni lód, można powiedzieć, z tego prostego powodu, słuchajcie, że obok naszej bazy jest mega dużo drzew. Także pod kątem drewna nie musimy się specjalnie martwić, a oczywiście dostajemy, powiedzmy, jakiś tam level w stolarstwie, obsługując to, powiedzmy, tak? No i dzięki modyfikacji wcześniej wspomnianej mamy również dodatkowy, powiedzmy, tam jakieś levelowanie siekier. Także wolałbym w ten sposób pójść niż brać, powiedzmy, te deski, bo no są one mi po prostu średnio opłacalne do brania, nie? Okej, okay, także co, słuchajcie, jeszcze szybki wypad na stację, zobaczymy, jaka tam jest sytuacja na stacji, czy jest w ogóle sens tam jechać, tam się zatrzymywać, bo może być sporo zombiaków. Tu jest już, widzę, całkiem spora ekipa, tu kolejna ekipa.
my z tej strony. Możemy podjechać, zatankować. Okej, okay, zmęczenie już na drugim poziomie. Okej, okay, tutaj na spokojnie. Zostawmy samochód na chodzie. Zajmiemy się eliminacją przeciwników. 9,5 to słabe statystyki są już. Słabe obrażenia. To co, może kawka, słuchajcie? O, kolejne papierosy. No patrzcie, no jak potrzebowałem, to nie było, nie? Masakra. Dobra, daj mi tą kawę w takim wypadku. Jakoś się będziemy musieli postawić na nogi. Co nam to da? Okej, okay, zszedł nam jeden tier. Sporo przeciwników jest tutaj, widzę. Ale okej, okay, byle nas nie zachodzili od tyłu i będziemy ich po prostu punktować nawet z naszymi aktualnymi, powiedzmy, zmniejszonymi obrażeniami. Także spoko, nie ma się tutaj, słuchajcie, co specjalnie martwić. No dobra, może jest troszeczkę, ale dobra, okej. Okay. Bardzo ładnie, ładne tutaj hity wchodzą. Gość mnie próbuje tutaj dziabnąć w buta. Na szczęście mamy bardzo mocne buty. No jest tutaj całkiem spora ekipa, okej, okay, jest zadyszka. Nie ma co, słuchajcie. Samochód jest na chodzie, tutaj widzę, że no spora ekipa do nas tutaj, na nas napiera, także nie ma co. Dobrze, że zostawiłem pojazd w ruchu. Od razu, tak to byśmy mieli lekki problem. Oczywiście mogłem go zostawić na spokojnie, bo wtedy też podejrzewam, żebym nie lurował takiej ilości zombiaków na siebie, gdyby ten pojazd nie był na chodzie. Ale okej, okay, nie ma stresu. Mamy całkiem sporo, słuchajcie, tak tych, powiedzmy, jak to się nazywa, kanistrów, chyba 5 sztuk, także będziemy w stanie zatankować. A jeżeli nie to, to będziemy w stanie sobie na spokojnie zatankować podczas wyjazdu z Muldrow, chciałem powiedzieć Rosewood. Ale podczas wyjazdu z Muldrow nie ma się co specjalnie, słuchajcie, tym przejmować. Także okej, okay, mamy zmęczenie, właśnie wskoczyło nam na drugi tier. Godzina w pół do 12, także myślę, że będzie to super czas na to, żeby dojechać do bazy, przespać się na drugim tierze zmęczenia. Powinniśmy przespać się do około, strzelam, 6-7, więc będziemy mieć kolejny calutki dzień na to, żeby coś robić. Aczkolwiek myślę, że jeżeli nas nie zaatakuje do tego momentu, powiedzmy, helikopter, to zaatakuje nas bardzo w niedługim czasie, niedalekim czasie, można powiedzieć. Także myślę, że tutaj priorytetem jest to, żeby odłożyć itemy, żeby mieć jak najwięcej udźwigu na naszym, powiedzmy, pojeździe, żebyśmy mogli lutować po prostu to, co się znajdzie w Rosewood. Może się uda znaleźć jakiś ten cały... znaczy instrukcję to mamy akurat, to też znaleźliśmy przecież w poprzednim odcinku na stacji, zapomniałem o tym dodać, także sam agregat w tym przypadku powinniśmy móc znaleźć i myślę, że rzeczywiście jeżeli chodzi o takie tankowanie pojazdów, tutaj będzie o wiele, wiele bezpieczniej i bliżej przede wszystkim, tak mi się wydaje, ponieważ ta stacja jest na końcu miasta, ta, która jest w miarę dostępna. Tutaj niby mamy trochę zombiaków naokoło, ale nie jest to jakby grupa, z którą sobie nie poradzimy. Tym bardziej, jeżeli mamy broń palną. Nawet jeżeli nie, to walką wręcz, powiedzmy, kiedy nie mamy zmęczenia bądź zadyszki. Także też się cieszę, że mega udało mi się wycofać w odpowiednim momencie. Jakby nie iść w zaparte, tylko okej, spoko, nie potrzebujemy w tym momencie się jakoś specjalnie tym stresować. Za dużo zombiaków jest, weszło nam zmęczenie, zadyszka, nie ma sensu na siłę tego, słuchajcie, ciągnę. Także co, słuchajcie, ja myślę, że sobie już na spokojnie dojadę tam do miejscówki naszej bazy, bo myślę, że znacie już w miarę drogę, to znaczy jechaliśmy tutaj już, to jest nasza druga wycieczka tutaj do tej, nazwijmy to, lokacji. Więc myślę, że nie ma co. W kolejnym materiale myślę, że będziemy się już rzeczywiście przygotowywać do wyjazdu z miasta, z tego prostego powodu, że naprawdę no jest 9 dzień praktycznie, mamy tam dzień 8 i połowę, nazwijmy to, doby. Natomiast no rzeczywiście chyba pomiędzy 7 a 9 dniem mamy event z helikopterem, więc no już mamy bliżej niż dalej, nie? Tu już się nie ma co oszukiwać, sytuacja jest taka, że za chwileczkę rzeczywiście nas ten helikopter może zacząć, powiedzmy, nazwijmy to, atakować, interesować się nami. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie ma co, dojechałem, miałem wam tego nie pokazywać, ale dojechałem, także okej, spoko. Także już myślę, że przekładanie itemsów sobie zostawię sobie po prostu, powiedzmy, w tym temacie. Także jak wam dziękuję bardzo serdecznie za kolejny odcinek. No ja nazywam się Julian z kanału Szerszeń Gra i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Project Zomboid na kanale Szerszeń Gra. Trzymajcie się, na razie. Hej!